Witam wszystkich serdecznie. Aura, jak widać, nie sprzyja nam ostatnio i w związku z tym sporo osób dookoła mnie mówi, że chorują. Chorują oni, chorują ich dzieci i stąd też zdecydowałam nagrać krótki, bardzo ogólny film o przeziębieniu. W sumie zmusił mnie nawet do tego mój syn, starszy syn, który w sobotę rano mówi: o mamo, bo leci mi z nosa, dlaczego mi tak leci z nosa i tak dalej. No to pierwsze pytanie, co wczoraj wydarzyło się w szkole? Czy ktoś ci czegoś nie powiedział? Może jakaś sytuacja była niezbyt komfortowa? Może coś ci się wydawało podejrzanego? On mówi: przestań mi o tej totalnej biologii mówić. No bo jeden syn jest za totalną biologią, drugi niestety nie. Ja mówię: no ale dziecko, musiał być jakiś powód, tak? Bo w kontekście totalnej biologii zawsze przed chorobą następuje jakiś konflikt, jakieś zawirowanie emocjonalne. To już wiecie, bo mówiłam o tym w pierwszym filmie. Ja nie odpuściłam, a syn tylko rzucił hasło: przestań mamo, po prostu wczoraj był w łeb i mnie przewiało. No i mamy konflikt. I mówię: a widzisz dziecko, czyli przestraszyłeś się, że może przez to, że cię przewiało, się przeziębisz. Daj mi spokój. I skończyła się rozmowa. Ale zapytałam, który był w łeb i powiedziałam mu, że skoro w nocy nastąpiła faza naprawcza, bo bardzo często jest tak, że właśnie w nocy te mini nasze konflikty są rozwiązywane, dlatego warto iść spać koło 22-23, bo wtedy się ten proces naprawczy rozpoczyna. I mówię: skoro o tej godzinie miałeś w łeb, w nocy nastąpiła faza naprawcza, to do tej godziny dzisiaj będziesz miał katar. No i tak też się stało. Z nosa przestało lecieć, bo ten katar był niczym innym jak fazą naprawczą już po rozwiązaniu konfliktu. I mówiąc bardzo ogólnie o przeziębieniu, mam tu na myśli jakiś nieżyt nosa, wydzielinę, problemy z gardłem, jakieś drapanie, zapalenie krtani może, oskrzela, czasami też płuca. Mówię tutaj o tym odcinku naszych dróg oddechowych. Pamiętacie może z pierwszego filmu, jak mówiłam o tym, że w zależności od tego, jaka tkanka zostaje objęta specjalnym problemem biologicznym, taki konflikt się pojawia. Im dokładniejsza diagnoza, czyli im dokładniej lekarz, powiedzmy, powie nam, która część naszych dróg oddechowych jest zajęta, tym łatwiej będzie nam określić konflikt. Ale jeśli by to, tak jak powiedziałam na początku, bardzo ogólnie określić, to przeziębienie możemy wziąć tutaj pod uwagę trzy główne konflikty. Pierwszy z nich to jest ogólnoludzki konflikt na terytorium albo o terytorium. I tutaj bardzo szeroko możemy do tego podejść, bo dlatego zapytałam syna o to, co się wydarzyło w szkole, bo dla takiego nastolatka czy dla dziecka szkoła to jest jak najbardziej jego terytorium. Nie tylko. U mężczyzn terytorium to jest wszystko to, co posiadają. Żona również jest terytorium mężczyzny. Praca, samochód. U kobiety terytorium to będzie to, co jest bliżej jej, jej ciało, jej klan, jej rodzina. Więc zapytałam syna o terytorium i tutaj możecie sobie zadać pytanie, jeżeli coś się wydarza, jeżeli czujecie, że nagle czujecie się chorzy, czyli weszliście już w fazę naprawczą, to zadajcie sobie pytanie, co takiego się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj, kto wszedł na moje terytorium? Kogo nie chcę na moim terytorium? Kto mi wszedł za skórę? Kto za moimi plecami coś mówi, jaka sytuacja mi śmierdzi, od czego chcę się oddzielić, co mnie wkurza wokół mnie. Takie pytania warto sobie zadać. Drugi ważny konflikt w przypadku przeziębienia to będzie konflikt obawy, lęku, przerażenia przed zimnem, przed chorobą. Dostajemy zawsze to, czego się obawiamy. Czyli jeżeli moje dziecko biegało na WF-ie niezbyt dobrze ubrane, niezbyt ciepło ubrane i wiał wiatr, to pomyślał sobie: a, żebym tylko nie zachorował. Może, może nie. Może po prostu to zimno to był jakiś dla niego dyskomfort. Ale pomyślcie sobie, jak wiele razy słyszymy albo w głowie własne myśli, albo słyszymy, jak mama mówi do dziecka, ja sama tak robiłam, o jej, ubierz się ciepło, żebyś się nie przeziębił, albo matko boska, pół przedszkola jest już chore. Kurczę, przewiało mnie wczoraj trochę, żeby coś tylko mi się nie przyplątało.
To nie aura, to nie zimno, nie wiatr, chociaż to są oczywiście niekorzystne dla nas rzeczy, bo pamiętajcie, że mamy jakąś tam energię w środku ciała. Jeżeli wystawiamy się na zimno, na wiatr, to ciało będzie musiało tej energii zużyć więcej, żeby ogrzać nas, tak? Więc to nie jest korzystne, żeby nie chodzić zimą w czapce czy jesienią bez kurtki. Ale to nie samo zimno, nie sam wiatr spowoduje, że zachorujemy, tylko strach przed tym, że ten wiatr, ten deszcz, ten mróz, to zimno, ta praca pół dnia na dworze, gdzie przemarzliśmy do kości, spowodują, że pojawi się choroba. I teraz choroba, ta nasza choroba, to będzie tak naprawdę już faza naprawcza. Czyli w momencie, kiedy zacznie nas boleć gardło, kiedy zaczniemy kaszleć, kiedy zaczną lecieć nam gluty z nosa, to już możemy się ucieszyć, bo to już jest faza naprawcza. Potencjalnie nazywana chorobą w medycynie akademickiej, tak? Ale good news, dobra wiadomość w totalnej biologii jest taka, że to już jest faza naprawcza. Mimo, że to już jest faza naprawcza, oczywiście warto się zatrzymać i pomyśleć, co chodziło mi po głowie wczoraj, przedwczoraj, co spowodowało, że ta faza naprawcza nastąpiła, żeby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji, tak? Czyli jeżeli matka jest totalnie sfiksowana na punkcie tego, że dziecko się przeziębi, jak tylko się pojawi zimno na dworze, no to ona musi wrócić do tego i sobie to przerobić, tak? Pomyśleć sobie, dlaczego ja się tak boję tego zimna? Co się kiedyś wydarzyło, może jak byłam dzieckiem, że to zimno mnie tak paraliżuje? A może miałam mamę, która za każdym razem, jak się nie ubrałam, potrząsała mną i mówiła, bo się przeziębisz, ubierz się, bo się przeziębisz. I zakodowaliśmy to tak, że teraz powtarzamy to u naszych dzieci. I ten strach jest tak ogromny, jeżeli chodzi właśnie o aurę. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie się do tej pogody. Czyli mamy konflikt na terytorium, mamy konflikt strachu, przerażenia przed zimnem, czy przed samym zapadnięciem na tą chorobę. I mamy też konflikt, bo czasami do mnie klienci czy pacjenci mówią, o, ale ja nie pamiętam tych wszystkich konfliktów, pani to tu mi tak mówi i tak dalej. Wtedy zatrzymajcie się i pomyślcie sobie tak. Mamy nos, mamy gardło, mamy oskrzela. Do czego one nam służą? Spójrzcie sobie w przyrodzie, jak to jest. Do czego psu jest potrzebny nos? Do tego, żeby znalazł kierunek, żeby wywąchał pożywienie, ale żeby też poczuł, jeżeli jest jakiś wróg na terytorium. I to samo tyczy się nas. Czy jest jakaś koleżanka w pracy, która mi nie życzy dobrze i obgaduje mnie za plecami? To będzie jakaś śmierdząca sprawa, prawda? Czy zastanawiam się, co tu zrobić, tak czy siak? W tą stronę czy w tą stronę? To będzie kierunek, w którą stronę mam iść. Gardło. W gardle bierzemy, przełykamy kęsy. Kęs dla człowieka to może być wszystko, nie tylko pożywienie. To może być sytuacja, to może być osoba, to może być jakieś doświadczenie, coś, co nas czeka. To są też słowa, które nam albo utykają, albo są, znaczy utykają, albo ktoś wrzucił nam coś i nas zatkało, albo my nie jesteśmy w stanie komuś powiedzieć, wiesz co, odczep się, przestań się tak zachowywać, nie chcę tego, nie chcę, żebyś to robił i tak dalej. Czyli to będzie poziom gardła, krtani, są też oskrzela i tu będą te konflikty związane z terytorium powietrznym. Czyli kto w moim otoczeniu denerwuje mnie i nie mogę po prostu swobodnie przy nim oddychać. I w ten sposób podchodzimy do każdej naszej choroby, w totalnej biologii choroba jest zwykle już fazą zdrowienia i rozpatrujemy to w tym sensie, czyli jeżeli ręce służą nam do dotyku, ale też do pracy i mamy suchą skórę, to tak naprawdę możemy nie chcieć jakiegoś dotyku, możemy pragnąć jakiegoś dotyku, ale możemy wykonywać pracę, której nie chcemy, która nie sprawia nam przyjemności. I tak rozpatrujemy wszystkie nasze fazy zdrowienia czy choroby, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. Dodam jeszcze tylko na koniec, dzieci im młodsze, tym bardziej żyją życiem matki. No niestety, spoczywa na nas matkach duża odpowiedzialność, bo tak naprawdę mamy swoje konflikty i też przerzucamy to na dzieci, nieświadomie oczywiście. Czyli jeśli dziecko w przedszkolu za każdym razem, kiedy nie wiem, kiedy wraca do przedszkola po chorobie, znowu ją załapuje, to niech mama się zatrzyma i pomyśli sobie, czego ja się boję, co mi tam przeszkadza. Dlaczego rozłąka z tym dzieckiem, bo to też są konflikty przy przeziębieniu, separacja, rozłąka, chęć oddzielenia. Dlaczego mi to przeszkadza, że mojego dziecka nie ma albo że zostaje w domu, jak jest chore? Mama
to 70% tego, co dziecko przeżywa. Bardzo, no nie chcę mówić w procentach, ale większość chorób naszych dzieci to konflikty mamy. To konflikty mamy z partnerem, z ojcem dziecka czy z najbliższym otoczeniem. No nie tylko zresztą najbliższe otoczenie, bo to też mogą być konflikty w pracy. Czyli mamo, jeśli twoje dziecko choruje, dziecko do 10, do 12 roku życia jest bardzo powiązane z mamą, potem już zaczyna wchodzić jak gdyby w swoje konflikty, to mamo, zatrzymaj się i zastanów się, co z tych konfliktów, które ja wymieniłam wcześniej w przypadku przeziębienia, wpłynęło na ciebie. Kto wszedł ci na terytorium? Czego się boisz w przypadku zimna, czy chorób, czy jaka śmierdząca sprawa jest do rozwiązania? Jeżeli znajdziesz ten konflikt, dzieci bardzo szybko wchodzą w fazę zdrowienia, bardzo szybko zdrowieją, to opowiedz dziecku przez sen, do zdjęcia, w samochodzie, kiedy będziesz sama, opowiedz dziecku o tej sytuacji, że tak, jest taka wstrętna koleżanka w pracy, która ciągle za plecami coś knuje i doprowadza mnie to do szału. I tak pojawiają się takie emocje. Ale kochanie, to jest moje. To jest mój problem. Ja już go rozwiązałam. Ty nie musisz go dla mnie nieść. To są szeptanki. W internecie znajdziecie na pewno dużo informacji o tym, jak szeptać do dzieci. Ale uwierzcie mi, ja sama to wszystko przetrenowałam. Szeptanki robią cuda. Wystarczy czasami jedna szeptanka i następnego dnia widzimy już, że dziecko wraca do formy. Także nie bójmy się przeziębienia. Ubierajmy się ciepło, jeżeli jest taka potrzeba, ale nawet jeżeli to nasze dziecko wyleci bez czapki, to ono nie zachoruje od tego, że spadnie na nie deszcz, czy będzie wiał wiatr. Nie bójmy się tej choroby, tak? Myślałam, że będzie krócej, ale niestety nie. Życzę wam wszystkim cudownych faz zdrowienia i życia w takiej świadomości, że tak naprawdę wszystko nam sprzyja, jeśli jesteśmy w stanie się zatrzymać, spojrzeć na to, rozwiązać, uświadomić sobie, wypowiedzieć, to tak naprawdę wszystko, co się dzieje, jest na naszą korzyść. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do następnego razu.